Toalety to przykład miejsca, w którym oczekiwalibyśmy choć odrobinę prywatności i spokoju. To jednak nie przeszkadza wielu reklamodawcom na całym świecie zabiegać tam o nowych klientów. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na kolejną już listę 10 kreatywnych reklam, tym razem w publicznych toaletach. Ale zanim zaczniemy, chciałbym Was jeszcze poinformować, że na kanale Planeta Faktów 2 również dopiero co pojawił się nowy odcinek, do którego serdecznie Was odsyłam zaraz po obejrzeniu tego. Zapraszam. Numer 10. Co zrobić, aby facet idąc do toalety w przerwie meczu piłki nożnej nawet na sekundę nie stracił sportowego ducha? Ano na przykład zamontować mu w pisuarze takie oto miniaturowe pole karne. W zasadzie jest to tylko zwykła zielona wkładka zapachowa, a jednak doczepienie do niej bramki oraz miniaturowej piłki do nogi to zdecydowanie strzał w dziesiątkę. Za wszystkim stoi telewizja sportowa ESPN, która dodatkowo reklamuje się tutaj takim hasłem. Piłka nożna jest dobra wszędzie, ale na naszym kanale jest o wiele lepsza. Numer 9. Kampania społeczna nawołująca do mycia rąk po skorzystaniu z toalety. Na drzwiach wyjściowych w pewnej łazience naklejony został wizerunek mężczyzny, tak aby klamka drzwi znajdowała się centralnie na jego kroczu. Od razu wiadomo, o co chodzi, prawda? A gdyby ktoś się nie domyślił, mała żółta karteczka obok informuje. 92% facetów mówi, że myje ręce po skorzystaniu z toalety. 34% kłamie. Numer 8. Świetna kampania marketingowa dla kawy Georgia Max w zimowym kurorcie w Japonii, dzięki której każdy może poczuć się jak skoczek narciarski. Musicie przyznać, że wnętrze tej kabiny wygląda niesamowicie realistycznie. Właściwa reklama znajduje się jednak na uchwycie na papier toaletowy. Możemy z niej wyczytać mniej więcej, że napój kawowy Georgia Max da Wam taką eksplozję smaku, że nikt Was nie powstrzyma. Oj, nawet nie chcę sobie wyobrażać, co za rozwolnienie musi ta kawa powodować. Numer 7. Kolejna kampania społeczna, tym razem przeciwdziałająca pijanym kierowcom. Muszla klozetowa, bardzo wymownie przerobiona na wózek inwalidzki i informacja powyżej. Usiądź i zastanów się, jakie mogą być konsekwencje prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu. Numer 6. Bardzo fajne i oryginalne ogłoszenie, które wykorzystuje kształt umywalki, aby przywołać w nas skojarzenie rampy na skateparku. Jest to oczywiście reklama prywatnych lekcji nauki jazdy na deskorolce. Kreatywnie. Numer 5. Kolejna naklejka, która działa na wyobraźnię. Brazylijski sklep z biżuterią Nathan również podziałał nisko budżetowo i w toaletach centrum handlowego nakleił na lustro przezroczyste naklejki przedstawiające swoje naszyjniki. Przeglądając się w lustrze, mogliście zobaczyć, czy do twarzy byłoby Wam z taką biżuterią. A jak kobiecie coś się spodoba, to już nie ma opcji, aby tego nie kupiła. Tym bardziej, jeśli za zakupy płaci jej facet. Numer 4. A oto Durex reklamujący swoje prezerwatywy w rozmiarze XXL. Na sprzęt zajmujący tyle miejsca, że aż trzeba odpowiednio odsunąć się od pisuaru. Raczej pozostawię to bez komentarza, ale łapka w górę się należy. Numer 3. A tutaj Mini Cooper, który wyzywa nas do przetestowania swoich umiejętności prowadzenia. Do muszli pisuaru przyklejone zostały pachołki drogowe, między którymi mielibyśmy sikać tak zwanym slalomem. Dziewczyny pewnie nie zrozumieją, ale faceci, domyślam się, już zakładają buty, aby tam jechać. Numer 2. Oto co się stanie, jeśli pisuar dla mężczyzn zetknie się z gitarą elektryczną. Guitar P to, jakby to powiedzieć, fizjologiczna wersja Guitar Hero, za którą stoi amerykańskie czasopismo muzyczne Billboard. Pod hasłem "Wiemy, że muzyka pochodzi zewsząd", postanowiło ono skonstruować pisuar, który umożliwi mężczyznom odgrywać wyjątkowe solówki, jednocześnie wypróżniając pęcherz. Każda obsikana struna odgrywała inny dźwięk. I tak wysikaną melodię można było następnie ściągnąć z dedykowanej strony internetowej. A potem już to widzę, jak taki napruty w trzy dupy romantyk przychodzi do domu i już na wejściu mówi: "Kaśka, piosenkę ci napisałem". Numer 1. I na koniec Axe, który postanowił wykorzystać znaczek mężczyzny na drzwiach do męskiej toalety, aby doczepić do niego wspinającą się, napaloną kobietę w spódnicy mini. Wymowne? Od razu wiadomo co i jak? I o to właśnie chodzi. Okej, okay, tym napalonym, jak w piecu w chłodne wieczory akcentem, kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście również poprzednie, m.in. 10 szokujących przypadków uzależnienia od mediów społecznościowych. Zobaczcie też filmy na moich dwóch innych kanałach, które prowadzę, Polish Sausage z animacjami oraz Wyznania do wysłuchania, gdzie praktycznie codziennie nowy odcinek. Tymczasem ja się z Wami żegnam, do usłyszenia już jutro, cześć!